Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy. Dzisiaj, trzecia już dzisiaj, ostatnia gierka, którą biorę tutaj na tapet, czyli gramy na laptopie od Lenovo i moi drodzy Medieval Dynasty. Co prawda Medieval Dynasty jest tak, że... Dobrze mówię? W Game Passie był dostępny? Czekaj, czy był w Game Passie dostępny? Chyba tak. Natomiast, no, polska gierka, hit Steama, jeden z nielicznych takich symulatorów, który okazał się po wielu latach tworzenia nie żadnym skamem, tylko faktycznie oni zauważyli, że jest sens rozwijania tego projektu, no i widać ten rozwój. Także to jest mój save, na którym grałem. I będziemy na nim, będziemy kontynuować, bo dzięki temu, że to na Steamie ogrywałem, to po prostu w chmurze jest przechowywany mój save, nie? Dobra, moi drodzy, więc ja muszę sobie przypomnieć, co ja tam robiłem w tej mojej wiosce. Patrzcie, co tutaj jest. Już 3 chaty mam. Dodatkowo, co my jeszcze tutaj mamy? Tutaj jest świnka, to jest knur. Porozmawiaj z Bronisławem. Kamień, pergamin, nożyce. Zaraz. Gdzie jest Bronisław? Który to? To u mnie gdzieś chyba, nie? Ty, to u mnie musi być Bronisław. Zbigniewa. Czekaj, tu musi być Bronisław gdzieś. Dzieciaki ze sobą gadają. Dobra. 1000 metrów. Ty, to ja nie wiem. A tu. A, to Blanka, co ty Blanka? Czy mogę ci w czymś pomóc? Pomóż mi zabić Stefana, co? Grzybem, który wyrósł mi na ścianie. Nazwałeś grzyba na ścianie? Nawet nie będę pytać. A, Fausing się buguje, zaraz tu. Aha, nie będę płeć. Nazwała grzyba. Jezus. Dobra, słuchajcie, bo jest faktycznie. Fausing się buguje. Dobra, poczekajcie, to musimy to zrobić. Ustawienia. Grafika. A spróbujmy wyłączyć synchronizację. Sprawdźmy to. Czy może teraz będzie lepiej? Nie, no właśnie. Nie, bo chodzi o to, że ja przez kabel HDMI to wysyłam. I może być... Może być problem. Bo jest i różnica w hercach. Ale chyba nie jest źle. Dobra, jest okej. Dobra, gdzie jest ten grzyb? Czekaj, ja muszę zobaczyć to zadanie. Stefan musi odejść. Aha, wygaśnie z końcem. Dobra. Czyli dostarcz do Blanki truciznę. Ty, ja muszę truciznę dać Blance. A ja mam gdzieś truciznę. Ona gdzieś jest przechowywana u mnie. Trucizna. Mam. Tylko żeby jej nie wypić przez przypadek. Myślicie, że ona mnie oszukuje? Że ona chce naprawdę grzyba na ścianie zabić? Co? Jesteście pewni? Czekaj, czy ja nie mam u mnie... Czy ja nie mam u mnie w mieszkańca, który się nazywa Stefan? To by było podejrzane. Nie mam Stefana. Again.
Przyniosłem płyn antystefanowy. To wspaniale, chyba urósł, kiedy cię nie było. Co? Jak więc nazwiesz tę miksturę? Jestem pewien, że zabójca Stefana zasługuje na nazwę. Przestań, to ty zacząłeś. No, dobra, dobra. Co tam, paski? A wcześniej było tak, pokaż jak było paski. Jezus. Dobra, słuchajcie, bo jest faktycznie... A, dobra, takie jakieś paski, dobra, dobra. No faktycznie tam był jakiś problem z tym. Dobra. Gdzie idziemy teraz? Wszystko jest wydobywane. Ja miałem coś wytwarzać. Czekajcie, u góry potrzebuję. Zarządzaj, bo ja muszę się O, tu dwie baby są w ciąży. Ewalda i Fryda mają... Trzy baby są zbrzuchacone. Dobra. I na produkcji są problemy. W kuchni brakuje rzeczy. Dobra, w kuchni, w kuźni, w szwalni i w warsztacie. W ogóle chciałbym zwrócić wam uwagę, patrzcie co ja tutaj zrobiłem. Sady. Grusze. Chmiel. Chmiel rośnie, patrz. No. Dobrze, dobrze, niech rośnie. Co to jest? Knurz. Samiec knura. Dobra, gnój muszę zebrać. Nie ma żartów. Ale gnoju narobił. Ale gnoju fest. Dobra. Idziemy dalej. Tu nie. O! Tutaj to są gąski. Tu są kurki. Tutaj są kurki. Osiołki tutaj są. Wyczyśćmy mu. Żeby... Oho. Magazyn żywności 2 odblokowałem. O! To zaraz ulepszymy magazyn żywności. Dobra, tutaj wyczyściłem. A co tutaj jest? Co to jest? To jest domek po prostu. Dobra. Tylko ja bym zrobił spanko, bo tu w nocy to nic nie widać, nie? Dobra, idziemy się drzemnąć do naszej rodziny. A, pićku potrzebujemy, pićku i jedzonku. Dobra, napijmy się ze studni. Dobra. I zjedzmy coś dobrego. Co nam tutaj w kuchni przygotowali? Pokaż. Co mamy dobrego? Jajo? Jajecznicę przygotował! Dawaj, dwie! Ale se zjem takie, patrzcie, pełna miska, drewniana miska jajecznicy pełna. Rodzaj potrawy, gotowana w kotle, w kuchni lub w domu. Dobra. Idziemy. Biegniemy, wszyscy stoją tutaj na ulicy. A to jest mój dom. Tu jest... Czekaj. Bo to jest moja córka, ale...
Ona nie chce ze mną rozmawiać. No jak nie chce, to nie chce. Śpi do następnego dnia. Dobra. Nie chce ze mną rozmawiać, no. Matylda, odejdź, porozmawiam z żoną. Żona nie ma sympatii zbyt dużej do mnie. Zaremonsuję, mam coś dla ciebie. Suszone figi jej dam. Dziękuję, dawno nie zrobiłeś niczego miłego, co? O, dobra, dobra. Dobra, Matylda. Ty tam działaj. Nie denerwuj mnie. Słuchajcie, teraz tak. Magazyn żywności. Już wam pokazuję. Budynki. Rolnictwo, domy, wydobycie, przetrwanie. Moment. Wydobycie, przetrwanie. To nie. Produkcja. W czym jest magazyn żywności? W magazynach chyba, nie? Budynki, magazyny. Mam. Dobra. I teraz tu trzeba ulepszyć to. Co jest? Ej, a jestem nagle przeciążony. Co tam się stało? Co tyle waży? Ciup, ile ja kłód tu nagle mam. Jakim cudem? Coś się zbugowało chyba. What? Nie? Dziwna sprawa. Dobra, kłody potrzebujemy. Dobra, świetnie. Idziemy dalej. Dobra, idziemy po kłody. Kłody. No skakać może, ale nie może. No tak, dobrze gadasz. Coś tu się nie zgadza, nie? Czy ktoś... Co? Czy ona powiedziała, czy ktoś chce zagrać w gwinta? Everyone to, want to play gwint? Ona powiedziała przed chwilą. Nie wiem, czy słyszeliście. Trzeba wam podgłośnić, czy nie? Czy jest okej? Idę. Widziałeś już stronę o magicznych kryształach? Jaką? Nie, nie widziałem trasek, ale teraz nie będę przeglądał, w sensie jak w tą giereczkę pogramy, to tak, ale o co to, to ogólnie coś, znowu jakaś beka, że naciągają ludzi, że możesz wyzdrowieć, jak będziesz miał kryształ w domu? Laptopy są gorsze do grania, rok mi mówił. A, no to... To niezły rok. A rok też mówił, że Dragon's Dogma jest najlepszą grą i Diablo 4 jest super też. Nie myli się. Zbudujmy to.
Laptopy są lepsze do grania. A, że gorsze, że lepsze. Nie no, nie, jak lepsze? Rok powiedział, że laptopy są lepsze do grania. A powiedz mi, a miał wtedy... Widać było po nim coś? Że mu cukier spadł? W sensie, no... Powiem wam tak, laptopy teraz są coraz lepsze do grania. Ale... Zupełnie obiektywnie, nawet mając sponsorowaną kampanię, nie mogę wam powiedzieć jednoznacznie, że laptopy są lepsze niż stacjonarne komputery. Bo nigdy nie uzyskasz tak dobrych możliwości, wiesz, rozbudowy komputera stacjonarnego, jak i chłodzenia, na przykład wodnego, jak w małym urządzeniu, którym jest laptop. Jest to zajebista opcja, żeby... Nie mając dużo miejsca, albo też podróżując, mieć wydajny komputer, który nadaje się świetnie do grania. Ale nie możesz powiedzieć, że laptop będzie lepszy od stacjonarnego. To jest prosta sprawa. Więc pamiętaj o tym, laptopy, nawet jak teraz akcje robią sponsorowane, to laptop w reklamie... No chyba, że ktoś jest chory na umyśle. Powie ci, że laptop jest lepszy niż komputer stacjonarny. Bardziej wszystkie firmy, które sprzedają laptopy gamingowe, tworzą hasła na zasadzie, że laptopy w dzisiejszych czasach gamingowe nie odstają zbytnio od bardzo mocnych maszyn stacjonarnych. Nie komponują w taki sposób nazwy, znaczy hasła reklamowego, że jest lepszy, tylko że nie odstaje, że jest już bardzo porównywalny zarówno wydajnością, jak i też tym chłodzeniem, chociaż zawsze z tym chłodzeniem to będzie największy problem, nie? Dobra, aha, bo oni potrzebują deski. Dobra, to musimy deski wziąć. Dobra, weźmiemy sobie deskę. Hopla. Laptopy będą gorsze przez wieśniackie LEDy? Ale przecież w każdej klawiaturze teraz masz już podświetlane klawisze. A wiesz o tym, że możesz jednym przyciskiem zgasić podświetlenie klawiatury? Jak ci się nie podoba? Czekaj. Co? Co? Można zgasić? Czekaj. Patrz. Już nie jest wieśniacki? O. To dwa przyciski, to nie był jeden jednak. Czekajcie, to chyba jeszcze... Jest już dokończony ten magazyn, czy nie? Nie, no jest dokończony. Dobra. Co tam w technologii mamy nowego, odkrytego, widzowie? Magazyn żywności drugi.
kuchnia, zarządzanie. Tutaj jest jakiś problem w magazynie. Na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wybudowano. Wojtek subskrybuje. Czekajcie, to jednak czegoś jeszcze brakuje. Coś jeszcze jest niedokończone. A co tu jest niedokończone w tej budowie? Dziękuję bardzo, Wojtek, za pierwszego suba. A tu! Dobra, to tu kłody trzeba było. Cieszę się, że jesteście. No Rafciu, i dziękuję bardzo, Rafciu, Rafciu. Miesięcy. Oczywiście, że tak. Rafciu, a Rafciu pokazał, że tutaj można więcej subskrybować. 6 miesięcy to pół roku. Hops! Skoczyłem na knura. No. Wybudowałem magazyn żywności. I świetnie. I teraz tak, jak mamy magazyn, a co się tu dzieje w łowiectwie? W chacie rybackiej brakuje zasobów. Czyli ryb. Czego brakuje w kuchni? Po prostu nie ma jedzenia. Brakuje zasobów w kuźni. W szwalni brakuje zasobów i w warsztacie nie ma zadań. A poza tym wszyscy pracują. Dobra. Zjedzmy sobie coś, co mamy. W ekwipunku muszę coś zjeść. Mięso. Nie no, mięso to nie. Ser zjem. Zatrułem się serem. O kurwa, beda żigą. Stary ser zjadłem. Ale śmierdziuch będzie. Żona mnie wywali dzisiaj wieczorem. Będę spał chyba w stodole. Dobra, biorę jajecznicę, zjem. What laptop is this? This laptop! Wykrzyknik laptop! Laptop Lenovo Legion! Yes, yes! Lenovo Legion, yes, yes! O Boże, czekajcie, to mi się w ogóle... Czekajcie... O! Tak zrobimy. Jest, jest! Pięć tysięcy. Budynki, domy, wydobycie, usługi, stragan. Będę chciał stragan sobie postawić jakiś. Hodowla zwierząt, kury, świnie, ośny, no. Stajnia. Za niedługo będę mógł stajnie zrobić. Dobra, jakie mamy zadania główne? Tomila pewna, porozmawiaj z Bronisławem. Dobra, to. Kamień, pergamin, nożyce. Gdzie jest Bronisław? Który to Bronisław? Tu, do skałki. Skałki chyba trzeba iść. A tam jest napisane, gdzie on jest? A ja nie wiem, gdzie jest... Dobra, jadę. Gdzie jest mój osioł? Osioł. Czekaj, czekaj. Osiołku! Osiołku, where are you? Ej, ale fajnie ta wioska wygląda, nie?
Zwierzątka chodzą, ten patrz, ten karmi zwierzątka, patrz. Nie? Rzuca im, tu kurka sobie z gąską chodzi. Kurde, fajnie to wygląda, przyjemnie. Dobra, dajcie mi... Muszę tu osiołka znaleźć, tu jest mój osiołek. O, jadę. Let's go! Patataj. Jadę na skałki, moi drodzy. Giddy up! My Summer Car to jest. Red Dead Redemption. Trochę inaczej wygląda główna postać. A widzę, nie wiem, widać u was taki pasek po środku ekranu, jak ruszam góra-dół? Widać go teraz? I teraz, od czego to jest? Od ustawień jakiś. Bo u mnie jest ok, tylko przez przesyłanie tego przez HDMI. Właśnie, nie wiem. Nie wiem, przez V-Sync, ale no jest w... Bez limitu damy klatki. Tak jakby nad... nie wiem, zniknęło? Zobaczymy. Nie, nie, bo ja to wysyłam przez kabel HDMI do karty do przechwytywania. I czasami te rzeczy nie potrafią ze sobą tak współgrać ze sobą wszystkie. Patrzcie, to jest w ogóle nawiązanie do... Ej, kiedy byliście w ogóle w Ojcowskim Parku Narodowym, widzowie? Ja byłem dwa razy w życiu. Raz w podstawówce, a drugi tam kilka lat temu. To jest maczuga Herkulesa. Ja nie byłem nigdy? A to polecam, na Jurę Krakowsko-Częstochowską się wybierzcie, jak będziecie kiedyś na południu. Fajny zamek tam jest. Ej, a to w tym zamku chyba w ogóle nagrywali jakieś sceny z Wieśmina, nie? Ta, w tym zamku nagrywali. I ogniem i mieczem. A, to w Ogrodzieńcu. Mi się może dupcy to wszystko teraz. Mi się... Ja mam na myśli zamek, ja go widzę, ale ja może go... nie umiem przypasować. Wio! Wio! To po polsku tak powiedział, wio. Ludzie, ile FPS-ów widzi jedno oko ludzkie? Maksymalnie. Bo to nie wiem, czy jest sens kupować, jak jest 200 Hz ekran. 12? A, czyli 12 razy 2, dwoje oczu, 24, to jest kinowe 24, dobrze mówię? No, 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 no. Dlatego filmy są w 24 klatkach, dokładnie. Chodźmy. Panie Bronisław, jestem tu, aby odebrać specjalny kamień dla Tomili.
O tak, czekałem na nią. Normalnie nie pozwoliłbym, aby tak niezwykły przedmiot został zabrany przez kuriera. Ale wydajesz się być wystarczająco godny zaufania. Tylko proszę, obchodź się delikatnie, dobra. Jesteś pewien, że podajesz mi właściwy, wygląda jak zwyczajny kamień. Może dla amatorskiego oka, ale uwierz mi, wręcz przeciwnie, ten kamień to prawdziwy klejnot, prawdziwie kolekcjonerski. Skoro tak mówisz, pa! Onward! Tablicę ogłoszeń muszę sprawdzić, ale którą? A tutaj jeszcze coś jest po drodze. Czekaj, bo tu ktoś jakieś zadanie ma dla mnie. A, Bogdana! Czym mogę ci pomóc? W moim wychodku jest ogr! Ogr? Ogr siedzi tam już tak długo, a ja nie pójdę do żadnego innego wychodka. Inne cuchną. Ogry nie istnieją, ale mogę to sprawdzić. Oho! Pewnie stary pijany tam siedzi. Dawaj. Stary ogra udaje. Idę zobaczyć. O, jest wychodek. Uwaga. Ogr. Z wnętrza wychodka dobiegają cię nieprzyjemne odgłosy. Czy jest tu ktoś? Jestem w środku! Przepraszam, że blokuję wychodek, ale byłem w potrzebie. Lepiej iść gdzieś indziej. Może to chwilę potrwać. Problemy z trawieniem? Już zgadłeś? Jak zgadłeś? Poczekaj sekundę. Czy mógłbyś mi przynieść coś na zatrucie? Błagam. Mikstura natychmiastowego odtrucia. Wytrzymaj jeszcze trochę. Dobra, ja muszę, kurde, znaleźć miksturę odtrucia jakiegoś natychmiastowego. Ty, co tu się stało? Co to jest? Gęgacz. Mogę to założyć? Dobry? Nie no, to nie klimatycznie wygląda. Dobra. Teraz tak. Może kupić tą miksturę, nie? Ty, nie ma tu jakiegoś w mieście zielarza? Kurde. Tu pewnie jest gdzieś jakiś zielarz. Gdzieś u góry. Idę tam. Mikstura natychmiastowego odtrucia. No, to jest kowal, to raczej średnio. Tutaj to jest jakaś baba, a może ona mi powie. Gdzie mogę znaleźć handlarza? Piastowia. To tutaj nie. Dobra, to jest jeszcze jedna opcja, bo ja mam tutaj magazyn swój. I ja może w tym magazynie, tam na górce, widzicie? Ja tam swój magazyn wybudowałem.
Może w tym magazynie mam miksturę natychmiastowego trucia, ale wątpię. No bo biedny chłop będzie tam siedział na kiblu, dopóki mu nie dam mikstury odtrucia. Ty, a może mu maślanki dać? Co, ej, co, jak gość się zatruł i chce się wypróżnić dobrze, to co mu zaoferować? Woda po ogórkach, nie? Maślanka. Jabłko. Śliwki. Mikstura trzeźwości, o nie, najgorzej. No niestety, tutaj nie zrobimy tego. No dobra, to tam kiedyś się wróci do niego, nie? Wia! Nie no, ja mu muszę pomóc, moi drodzy. Ja mu muszę pomóc. Do Piastowi jedziemy. Mikstura natychmiastowego odtrucia. Bo biedny nie może tak po prostu być w potrzebie. W lewo. Get it up, get it up. Iu. Iu. Tnie? No, tutaj jest takie momenty, ale to u mnie na komputerze też tnie. To nie ma znaczenia nic z tym. Bo ja jeszcze hostuję tak jakby grę online, wiesz? Ja gram w trybie kooperacji i to działa w taki sposób, że ja wtedy hostuję tak jakby grę sieciową. I to jeszcze dodatkowo, oprócz tego, że mój komputer musi to obsłużyć graficznie, to jeszcze tutaj na Wi-Fi mam internet, więc może być coś nie teges. Jakieś czarne paski? Jakie czarne paski? Gdzie wy macie czarne paski? Ej, o co wam chodzi? U mnie nie ma żadnych czarnych pasków. Move on. Gdzie wy macie czarne paski? Ej, oni są chorzy? Ej, co się wam dzieje? Co to za czarne paski i lagowanie? Ale jaki pasek czarny? Gdzie on występuje? Bo patrzę na ekran, na podgląd. Gdzie jest czarny pasek? Wejdź w górę i w dół szybko. No nie ma pasków żadnych. Dobra, wy jesteście, wy macie coś się dzieje z wami złego. I może o kompas chodzi? Nie, nie wiem, to są... Ale nie ma żadnych czarnych pasków. Patrzę cały czas teraz. No i co? Może uszczelka pod głowicą? Są cały czas teraz, dobra. Okej, okay, jesteście naćpani. Jak coś, to... Idźcie się wyspać. Tak jak postać w grze. Uch.
Ale Wolterus... Ale powiedz mi, Wolterus to napisał. Wieloletni subskrybent. Gdzie masz paski jakieś czarne? Nie no dobra, jeżeli wyskoczył raz jakiś pasek, to tak jak mówię, to wynika z przesyłania obrazu na laptopie do mojego komputera, na którym jest stream. To jest wina kabla, to nie ma nic wspólnego z laptopem, bo ja tutaj nie mam nic na grze takiego. Były znowu? Ale ja nie widzę nawet... Ja muszę to zobaczyć. Co? Ja muszę spowodować ten pasek tak zwany czarny. Pokaż. Nie, nie wiem. Wy macie chyba coś... Krechy na oczach. Dolna część ekranu, pokaż to. O Bożeż ty, mój, dyskusja na temat paska, który wyskoczył w momencie, gdy po prostu jest przesyłany obraz przez Elgato. O Boż. Serio. Na milisekundę wyskoczył pasek, który wyskakuje, nie wiem, raz na pół godziny przy jakimś ładowaniu obrazu i odświeżaniu matrycy. Masakra. To jest, ja muszę kabel wymienić, to jest coś z kablem. Chociaż ja mam drugi kabel. Kabel, którego ja w ogóle w tym momencie używam, to jest kabel dołączony do PlayStation 5 w oryginalny. To powinien być w miarę dobry jakościowo, nie? Dobra, mikstury potrzebujemy. Mikstura natychmiastowego odtrucia. Idziemy kupić taką. Nie, to są rzeczy, które nie są związane z laptopem, tylko już z przesyłaniem tego przeze mnie obrazu do komputera. A ja nie wiem, czy ja już nie mam zdupionej tej karty Elgato. Janek mi ją dał, ona była zdupiona w ogóle. A nie, nie, ja nawet nie gadam na temat tego człowieka, to jest podczłowiek, to... Dałem mu kartę, nówkę, sztukę, raz przetestowaną. On mi oddał zdupioną kartę Elgato, na której się restartuje obraz co chwilę. Mam, mikstura odtrucia. Kupię mu dwie, jakby jedna nie zadziałała. Dobra, mam. Jadę. Dużo pasków, pokaż mi to. To będę widział. Masakra. No, to są te paski, to wynikają z tego, z przesyłania obrazu. Ale ja już nie będę dzisiaj HDMI wybierał innego, wiesz? Widocznie ten kabel HDMI jest ciulaty, bo on nie ma... A faktycznie, on nie ma w ogóle tego... dodatkowego, jakiegoś grubszego... Poczekaj, a ruszam kablem teraz.
Moment. O, widzicie? Ruszałem kablem i teraz. No dobra, to jest coś od kabla. Widzicie? O, patrzcie, widzicie te paski? No dobra, to ten kabel jest. Ten kabel jest zdupcony. To dobrze wiedzieć, to nie będę go używał. Od razu go wywalę. Ekranowanie, tak, tego słowa. Nie ma zabezpieczeń przed zakłóceniami. Ekranu nie ma. To jest jakiś taki. No to widocznie gówniane kable dodają do PlayStation. O, patrzcie teraz, nie? Tutaj jak się coś ruszy. Nie potrafi się poradzić po prostu ten kabel. Może gniazdo w laptopie jest kiepskie? Jedyne dobre gniazdo to jest u mnie na głowie. To jest najlepsze gniazdo. Nie, dlatego mnie to zdziwiło, że wy gadacie o jakichś paskach, bo ja tego na ekranie u mnie nie mam, nie? Bo gdyby to u mnie było na ekranie, to by wynikało z karty graficznej prawdopodobnie, że coś jest nie tak. A tutaj ten kabel, przesyłanie kabla. Poruszałeś i teraz co chwilę są paski? Nie no. Dobra, już nie zwracajcie uwagi na paski, bo już schizę zaraz dostanę. Dupcycie o paskach, wam się będą śniły te paski i mi też. No nie wytrzymam. Dobra, kończymy zaraz. Kończymy tą współpracę. Ja kończę. Ja dziękuję bardzo wam serdecznie. Zepsuliście mi zabawę. Grało mi się fajnie i teraz ino o paskach myślę. Dziękuję, do widzenia. Nie ma żadnych pasków. Nie, Pati, tu one wyskakują raz na jakiś czas, na milisekundę, ale ludzie... Dobra, uwaga, rozwiązanie teraz fabułki, bo to jest ostatnia rzecz, którą dziś zrobimy. Uwaga, patrzcie widzowie. Gość oblega kibel. I tu, moi drodzy... Oho! Kibel zajęty, nie ogr. Jak się trzymasz? Nigdy nie było lepiej, siedzę tu sobie, bo najlepszy wychodek, w jakim byłem. Masz miksturę? Mam, zostawię koło drzwi, więc czym się otrułeś? Pewnie to ten mięsny placek, smakował trochę podejrzanie, ale byłem głodny i w drodze, więc to nie był czas na wybrzydzanie. To jest masakra, nie? Dziwnie smakował, ale zjadłem cały. Kto dał ci ten placek? Miejscowa kucharka, jej imię zaczynało się na B. Pewnie gotowała brudnymi łapskami. No właśnie, rękawiczek nie miała jednorazowych, jak w kebabie. Ktoś powinien przyjrzeć się bliżej kuchni. Może coś było nie tak z mięsem? W dzisiejszych czasach nikomu nie można ufać w kwestii jedzenia. Lepiej wszystko przygotować samemu. Dokładnie, ale czasem nie ma wyboru. I lepiej ostrzeż tę kucharkę, żeby nikomu nie dawała tego placka, bo zaraz nie będzie w skałkach ani jednego wolnego wychodka, jasne. Dobra, idę do tej. Bożena się nazywała. Bożena! Właściwie to z ciasta, dla którego mnie tu przysłano. Jednemu z klientów chciał złożyć skargę. Kto? Szczerze mówiąc, nie jestem pewien. Nie przedstawił się, ale był za drzwiami do wychodka. A co zjadł? Placek mięsny. Może było jeszcze trochę surowe albo zepsute. Zawsze sprawdzam jakość składników i nigdy nie podaję surowego mięsa. Ale nie tak dawno sprzedałam komuś specjalny placek. Zapewniam, że nic mu nie będzie i że zasłużył sobie na to mrugnięcie. Czy
czym sobie zasłużył na ten akt zemsty? Oj, Bożena tutaj kombinuje coś. Strasznie się szarogęsił i targował się. I chociaż grosza mu nie brakowało, nie jest łatwo zajść mi za skórę, ale jemu się udało. O, nigdy nie zadzieraj z kucharką, mrugnięcie. Okrutna kara, to na pewno. Nie powinnaś była dawać niczego do jedzenia. To naprawdę mogło być dla niego bardzo niebezpieczne. Dobra. On się nazywał Farquaad się nazywa, ej! On się nazywa Farquaad. Może to Lord Farquaad. Widzę, że mikstura zadziałała, teraz dużo lepiej. O tak, bardzo dziękuję za pomoc. Rozmawiałem z kucharką, tak, i zapewniła mnie... a czekaj, bo tutaj jest tak, miała kilka skarg. Skargi? Jakie skargi? Na twoje zachowanie. Nigdy nie drażni tego, kto podaje jedzenie lub nalewa napoje, bo poczujesz smak jego zemsty. Więc zrobiła to celowo. To oburzające, ale dziękuję za pomoc. Prawdopodobnie utknąłbym w tym wychodku na zawsze. To dowód mojej wdzięczności. Dobra. Muszę porozmawiać z Bogdaną. Która to Bogdana? Ta, młoda. Nie wiem, czy czujesz ulgę. Dobra, to nie był ogr. Teraz w nim też śmierdzi, w tym kiblu. Zatkaj sobie nos. Poszła. Bogdana zaraz pójdzie srać do kibelka. No i moi drodzy, tak zakończyliśmy problem z obleganym kibelkiem. I tu nie był ogr, tylko był, można powiedzieć, struty mieszkaniec. O, idzie Bronisław. Idzie, teraz powinno być tak, przychodzi do niej i taka lepa. Co to był za placek? Nie no, żartuję. Ale to byłby fajny easter egg. No. Dobra. Dobra, moi drodzy, pozdrawiam Bonko Live. Zrobiliśmy sobie zadanko, pograliśmy, przepraszam za paski jak występowały, ale to nie moja wina. Ten pasek co wyskoczył na dole to wina kabla. Muszę iść zamówić nowy kabel. Pozdro.